Często mówimy o tym, jak drogi jest sprzęt medyczny. Taka wiadomość jest naprawdę wyjątkowa. Robot wykorzystywany teraz do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym kosztuje 1 200 000 zł. Naukowcy z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej opracowali urządzenie 40-krotnie tańsze, a równie skuteczne. Jak działa, Piotr Czyszkowski. Lubicie ćwiczyć? Tak. Jurek i Franek mają po 7 lat. Cierpią na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebna jest ciągła rehabilitacja. Żeby nie powstawały przykurcze, żeby rozwijały się prawidłowo mięśnie. Prawdziwym wyzwaniem dla chorych dzieci jest nauka chodzenia. Dzięki temu urządzeniu stawianie kroków staje się łatwiejsze. Powoduje, że dziecko sobie utrwala prawidłowy ruch nóg, jakie powinny wykonywać. Konstruktorem urządzenia jest Grzegorz Piątek, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Urządzenie ma nowatorską konstrukcję i specjalne oprogramowanie. Na podstawie sfilmowanych kolejnych klatek cyklu chodu zdrowego człowieka, w tym wypadku mojego kolegi, został skopiowany i zapisany w języku programu każdy z etapów cyklu chodu. Podobne urządzenia wykorzystywane w rehabilitacji kosztują przynajmniej 1 200 000 zł. Robot z AGH mógłby być 40 razy tańszy. Gdyby podobne rozwiązanie udało się wdrożyć do masowej produkcji, no to byłby on niewątpliwie cenowo osiągalny dla wielu osób. Najpierw jednak trzeba przeprowadzić testy i badania homologacyjne, a to wymaga pieniędzy i czasu. Jurek i Franek mają szczęście, bo robota użycza im przyjaciel rodziców. To jest możliwość wykorzystywania na co dzień czegoś, czego doświadczamy tylko na wyjazdach na turnusy rehabilitacyjne. Dla takich dzieci robot to wielka szansa, bo każdy krok przybliża do celu, daje radość i nadzieję. Super, Franek, ćwiczy. Piotr Czyszkowski, Wiadomości.